Dobra, już wszystko naprawione. Wracając, czerwony płaszcz. Teleportujemy się, moi drodzy, o 3. Miejsce, zobaczcie, 3 miejsca są pokonywane. W dodatku możemy niszczyć obiekty, które poprzednio niszczył nasze wiertło niszczyło. No, cóż mogę rzec, to jest ostateczny upgrade, jeżeli chodzi o eksplorowanie terenu, jako że teraz możemy niszczyć wszystkie ściany. Nie musimy nawet wiertła używać, po prostu jakiś przypadkowy teleport może nam ujawnić teraz przejście. Raz, dwa, teleportujemy się na znacznie większe odległości. Znaczy znacznie większe, no to są niby trzy kratki, ale to są znaczące trzy kratki. W dodatku wyrządzamy obrażenia przeciwnikom, którzy zostaną w miejscu tego śladu. Zaraz myślę, że będzie można w praktyce przetestować. To jest to o obrażeniach, co mówiłem, że wyrządzamy. Całkiem niezłe, warto zapamiętać. Tutaj sobie drona i dron dostanie Health Note Fragment, co zwiększa nasz... naszą... pojemność HP-ków do bodajże 10. 10 health nodów, dobrze. Bodajże z 13? 13 health nodów do zebrania, tak, na 100%. Więc jeszcze trochę roboty mamy przed sobą, ale na razie Ekurma zostawiamy w spokoju, wiecie? Na razie Ekurma zostawiamy w spokoju. Ja jeszcze wrócę po jedną rzecz do Eribu i będziemy się, moi drodzy, zbierali do końca gry. Ja zamierzam wbić 100%, ale najpierw chciałbym pokonać ostatniego bossa, jako że gra dalej zostawia nam zapis przy ostatnim zapisie przed ostatnim bossem. Więc spróbuję po prostu. Spróbuję podjąć się final bossa z obecnym poziomem upgrade'ów. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Dopiero później, w zależności od tego, jak mi będzie szło, to zrobię 100% przed final bossem albo po. Zobaczymy jeszcze. Ale jest jedna broń, którą chcę podjąć zanim się wybierzemy. No a skoro już będziemy w sumie w tym sektorze, to i zwiedzimy go do końca. Ale na razie wracamy się. Ścieżka z Ekurma do innego sektora jest prosta. Jako, że jesteśmy sobie w Kur. I zobaczcie, tutaj było to przejście, teraz się możemy tutaj swobodnie przenosić właśnie tym naszym nowym teleportem. Tu na górze coś było, był save point. Ale to nic, były kwadraciki do uzupełnienia, to na pewno. I były drony naprawcze. Okej. Okay. I tu była Katrahaska, która była naszą przeciwniczką, w sumie przeciwniczką rosałek. Dobra, jeden kwadracik uzupełniony. Drugi kwadracik uzupełniony. Kur już jest chyba całe obskoczone. Jeżeli coś jeszcze tutaj zostało do zebrania... Ach... Byłoby mi przykro. Tu jest save point, prawda? Prawda, skorzystamy. I lecimy dalej, lecimy, bo została nam, moi drodzy, to już wam powiem, bo myślę, że dotrzemy. Ostatnia strefa w grze. Poza tym, co chcę zebrać w Eribu, została nam już tylko jedna, jedyna strefa. Swoją drogą, nasza umiejętność pozwala nam niszczyć te... skunksy, tak to będę nazywał. Relatywnie łatwo. Mam nadzieję, że będzie jeszcze nam dane przetestować. Rzucę sobie bombkę po prostu tutaj. Prawie się zakrztusiłem z wrażenia, nie?
Swoją drogą mam plany na taki metroidowy mały maraton na Sevalion TV. Mianowicie zamierzam zrobić w miarę możliwości wszystkie główne metroidy, albo przynajmniej... Inaczej, bo to nie jest do końca to, co bym chciał. Bardziej kwestia jest w tym, że ostatnio natknąłem się na stronę, którą swego czasu śledziłem często. Swoją drogą, skoro o tym pogadam, to tym razem pójdę sobie dołem, wiecie? Żeby uzupełnić kwadraciki. To... I to jest przeciwnik, którego warto zgliczować. Dlaczego? Bo zostawia nam Health Note Fragment! Jeżeli zgliczujemy właśnie jednego takiego robala, to on nam zostawi Health Note Fragment. Wow! Dobrze, że tutaj użyłem teleportu. Idąc dołem, naprawdę można chyba dużo ciekawych rzeczy znaleźć. Wrócę tam, wiecie? Może tam coś będzie ciekawego. W tej dziurze. Pod tym przeciwnikiem. Ano! Zdaje się tu coś być. Albo i nie. Okej. To jest po prostu dziura, żeby on tam był. Natrafiłem na Another Metroid 2 Remake, czyli taki remake Metroida 2, czyli gry, która była tak naprawdę, jeżeli chodzi o Metroidy, najbardziej ograniczona technicznie, ponieważ wyszła na Game Boyu. Remake w stylu Metroida Zero Mission. I jest to projekt, którym bardzo się naprawdę interesowałem, postępami i tak dalej, ale on gdzieś mi umknął. Ale teraz wrócił jakby. Przypomniałem sobie o nim, niejako przeglądając filmiki z Metroidów, jakieś tam ciekawostki o Metroidach, bo mam audycję też o Metroidach na Radio Anime 24. I jakoś tak mi się przypomniało. I stwierdziłem, że to byłby dobry pomysł, gdyby ten właśnie remake nagrać na ślepo. To są jakieś glitche? Nie, to po prostu mój teleport. I przyszło mi właśnie do głowy, żeby ten remake nagrać, ale chciałem mieć też jakiś powód do tego, jakiś pretekst. I chciałem może to jakoś pociągnąć, rozumiecie? I w końcu wpadłem na pomysł, czemu by nie nagrać jakby całego takiego maratonu Metroidów. Żadnego Metroida de facto na Sevalionie nie ma. Robiłem je tylko na streamach, a wiadomo, to może być trochę za mało. Co do Okami, to raczej jest to melodia odległej przyszłości. Jako, że naprawdę chcę oddać tej grze sprawiedliwość, więc... wszystko musi być na tip-top zrobione, zanim się podejmę. To czemu by nie zrobić Metroidów, nie? Tu swoją drogą nic nie ma. Czemu nie zrobić Metroidów i to właśnie w takiej formie, żebym pokazywał raczej nie oryginały, a takie rzeczy typu, nie wiem, Zero Mission zamiast pierwszego Metroida, ten Metroid 2 Remake zamiast właściwego Metroida 2. O! Jak fajnie, kolejny fragment. Czyli został nam do zebrania albo duży Power Note, albo jeszcze 6 Health Note fragmentów. Power Note fragmentów. Dobrze wiedzieć. Właśnie takie rzeczy jak Another Metroid 2 Remake. To bym chciał pokazać. Swoją drogą... Tam chyba coś jest. Wydaje mi się, że tu jest jakieś przejście, ale też potrzebny jest do tego jakiś kod.
No ale dobra, wracając do Metroidów. To właśnie nagrałbym pewnie Zero Mission, później Another Metroid 2 Remake w wersji obecnej, czyli demo 1.4.1. O matko, czyżbym jakiś kaszelek mnie dopadał? Jakieś, nie wiem, choróbską miała pomóc czy coś? Oby nie. Oby to było takie przejściowe. Później byłby Super Metroid zwyczajny. Bo redesign nie mam zamiaru robić. Ani jakichś innych haków. Nie przemawiają do mnie, wiecie? Takie odświeżone Metroidy. Najlepszy Metroid, najlepszy Super Metroid to Super Metroid po prostu. I tego się trzymajmy. No i Metroid Fusion. Metroid Other M byłby też brany pod uwagę, gdybym mógł Delfina sobie spokojnie skonfigurować. I tylko wtedy, bo tak to raczej nie ma szans. To samo jeżeli chodzi o Prime. Prime swego czasu bardzo chciałem nagrać, ale właśnie techniczne sprawy sprawiają, że nie do końca jest mi to dane. Dostaliśmy naszą kolejną broń, jest to Lightning Gun. Jest to całkiem przypakowana broń. Otóż... ona, jak już namierzy się na przeciwnika, to po prostu ładuje w niego ciągłym ładunkiem elektrycznym. Będzie to bardzo przydatne, zobaczcie sami później. Czy jest jeszcze coś tutaj w Eribu, co chciałbym... Jest chyba tutaj coś, wiecie? Tak mi się wydaje. Tylko znowu, nie wiem na ile są to przejścia zakodowane, na ile są to przejścia, które mogę otworzyć. Nie wiem, redcoatem czy innym, chyba nie wiem. O, okej, dobra, to mogę je otworzyć. Wow, i tu jest trochę odnóż. Odnóg. Okej. Wow. Więc Eribu jest bardziej rozbudowaną strefą, niż mi się zdawało na początku, okej. Miałem dobry cynk. I tu jest Health Note fragment, okej. Drugi z pięciu, super. Jeszcze trzy na pewno czekają nas w sekretnych światach. Z których, pamiętajmy, jeden może być w Eribu. Kolejne drzwiczki. Jejku, no nie wiedziałem, że tutaj jest aż taka spora strefa. Uła! Co się... Co się stało? To jakby ktoś na mnie zesrał gliczami. Jasne. Ten Roban! To się przyda Killer chyba. Overkiller nawet, wow. Dobra robota. One już padają na 5 po zaaplikowaniu... Au. Och, co to? Matko słodka. Co za rzeczy są? Co to za dzikie rzeczy? Nie spodziewałem się naprawdę, że tu będzie taka duża przestrzeń do zwiedzenia sobie. Wracam na dół, bo nie chcę niczego przegapić. Swoją drogą, dalej szukam tych kreseczek. Dalej szukam tego charakterystycznego dla sekretnych światów efektu. Gdzie to mnie zaprowadzi? Może jakąś nową broń O, losie, dostałem nową broń. Albo i nie. No co się dzieje? Czemu? Trendy.
Jak? Znowu jakieś hasło? Jeżeli tak, to gdzie? O co tu chodzi? O co tu kurczę chodzi? Powiedzmy, że wiem jak to dostać, ale chcę to dostać w sposób uczciwy, więc nie będę teraz wpisywał kodu. Poczytałem trochę znowu. I nawet zasięgnąłem trochę opinii ludzi, którzy... docierają do takich rzeczy bez żadnych poradników. I oni mówią często, że hasła rozwalają im przyjemność ze znajdywania rzeczy. No w sumie... zależy od tego, jak bardzo trudno jest hasło odgadnąć. I cóż mogę rzec, to... myślę, że łatwe nie będzie. Na pewno będę potrzebował każdej notki w grze. Na pewno. I będę musiał je bardzo... solidnie przeanalizować. Jeżeli chcę... zdobyć to, co jest tam... ponieważ to, co jest tam, jest cholernie ważne. Jeżeli w kontekście walki z ostatnim bossem. Znaczy się cholernie ważne. Wydaje mi się, że to może bardzo ułatwić zmagania. Wydaje mi się, że tak mam dużo broni i w ogóle tego wszystkiego, aby te zmagania były ułatwione z ostatnim bossem, ale... taki bonusik myślę, że nie zaszkodzi, nie? O! Tak jest też dobrze. Ha. Natomiast po prostu niszczę tym teleportowaniem się. Dobra, duże pomieszczenie pełne niczego. Zobaczymy, do czego to prowadzi. Bo jak mogę ich chcę? One po prostu stoją w miejscu. Po prostu. To bardzo... dobre! O, tu coś jest. O, to jest jakiś w ogóle notatka. Co my tu mamy? Faded note. Do kogokolwiek kto to znajdzie. Sudra jest cudowna. Fakt, że zostałem uleczony, to poświadcza. Ale jest zbyt niebezpieczne, aby przynosić tą technologię z powrotem na Ziemię. Cokolwiek tam się stało, było katastrofalne i skutki dotknęły wszystkich. Idziemy w górę strumienia, do filtra albo cokolwiek leży za tym dla odpowiedzi. Trace. Ulala, aż mieciary przeszły. Mamy wiadomość od samego siebie? No nieźle. No w sumie biorąc pod uwagę, że to nawet by wspierało jedną z moich teorii na temat zakończenia gry. To by ją naprawdę mocno wspierało, ta notatka. Ale to zobaczymy w swoim czasie. Dalej nie mam hasła do tego syfu. Będę musiał zapamiętać sobie i po prostu tu wrócić. Ach. Dobra, w każdym razie zostało mi tylko jedno miejsce w Eribu do zwiedzenia i lecimy do końca gry. Bo jeszcze trzeba wyjść stąd, to nie jest droga. Tam na górze jest, tak? O! Cudowny teleport, po prostu działający cudownie. Ale dalej mówię. Problem z tapowaniem będzie wyraźny. To już ostrzegam. Tak na zaś. Nie mam nawet co mówić w tym momencie, bo w sumie no raz, że trochę czuję się z tym, że nie można było jakoś odkryć tego, jak już mówimy o odkrywaniu. A nie, to ja pójdę tam później, okej. Okay.
że nie można tego odkryć w jakiś ludzki sposób. A swoją drogą, przytrzymując przycisk strzału, te pociski wystrzeliwują się same, nawet nie musimy strzelać bronią. Ja to będzie w prawej. No i to pada na jeden strzał z teleportu. Strzał z teleportu. To ciekawe, Sevik. I tam na górze powinien być ten obszar zbugowany. Ano. Już go nie ma! A na górze dostajemy kolejnego przeciwnika. I duży health note. No proszę. Duży health note. Ile już ich mamy? 11! No nieźle. Jesteśmy na najlepszej drodze do zdobycia 12 health node'u. Ale to już nie tu, nie teraz. Mapa. Wracamy, moi drodzy, wracamy do Ukinna, bo tam jest też kilka rzeczy, które powinniśmy zgarnąć, ale też kilka rzeczy, które potrzebujemy pchnąć fabułę do przodu i mam nadzieję, że miejsce na dysku starczy. Muszę patrzeć, uważać. Nie, to już wylizaliśmy, to nie jest nam potrzebne. Inertial Pulse się włączył, nie jest potrzebny. Lightning Gun, Kilver. Nech. Tutaj powinno być coś, wiecie? Tutaj mimo wszystko coś powinno być, tylko gdzie? Tam na górze, widzicie? To jest sudrański. To jest sudrański i zaraz będziemy, moi drodzy, tłumaczyć. Włączymy sobie Reveal Sudran. Zobaczymy, które notatki teraz są niezrozumiałe. Ta na przykład. I ta również. I ta również. Czyli mamy tutaj te trzy notatki, które są... Teraz tylko szukamy odpowiednich... Chciałbym to mieć w miarę na widoku. Okej, dobra, może być. Szukamy odpowiednich literek, że tak powiem. Tu już mamy jedną. Ja sobie pospisuję, wiecie? Sobie pospisuję. I tak, mamy chociażby z tego tytułu. Ale zły ołówek sobie wziąłem. Okej, spisałem wszystko, porobiłem odpowiednie notatki, czas się wziąć do roboty. Jako że mówię, staram się jak najbardziej uczciwie to robić, przechodzić, więc nie biorę gotowca ze strony, tylko po prostu sam tłumaczę. Wszystko jest już przetłumaczone, okej, więc... Tłumaczymy. Pierwsza literka tego hasła to... Przynajmniej mam nadzieję, że to jest tak jak ten... Zobaczymy zresztą. Linijka druga, słowo trzecie, literka trzecia, czyli to będzie D. Linijka pierwsza przedostatnia, czyli M. Chyba. Bo coś tu mi nie pasuje teraz. Jeszcze raz.
No. A, bo to jest kropka u nich. Tego się nie spodziewałem, więc to będzie A. Okej. Okay. No, to jest kropka. To jest kropka. Więc to będzie A. No, ale dobra, wracamy do tłumaczeń. A nie, to jest przecinek. Dobra, to jest po prostu znak interpunkcyjny. A. 2, 2 przedostatnie. Czyli druga linijka, drugie słowo przedostatnie. L. Później to miałem pamiętać, że jest... chyba K. Jak nie, to sprawdzę jeszcze raz. Zobaczmy. Tak, to jest K. H. Druga linijka, pierwsze słowo, ostatnie. U. Siódma linijka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Słowo przedostatnie i ostatnia literka, czyli S. Tutaj będzie znowu U. Druga linijka, drugie słowo pierwsze, czyli B. Tytułowa pierwsze, czyli Ty. Tutaj będzie znowu U. I ostatni tytuł M. Dalkhu Subtum. Czy miałem rację? Zaraz się okaże. Zamiast Tribula Biru zapodamy... Jest! Udało się tłumaczenie, moi drodzy, z sudrańskiego na nasze. Kolejny powód, żeby się cieszyć, kurczę. Tylko pewnie broń, którą dostaniemy z tego, będzie taka sobie. No ale hej! Dało nam się rozwikłać zagadkę samodzielnie. Bez używania żadnych poradników i nic, tylko, kurczę, spisać, porównać i jedziemy. Orbital Discharge. Mocno takie sobie, chociaż z drugiej strony jak się tym naspamuje, no to... Nie. Nie widzę niestety dlatego przyszłości. Wielka szkoda, bo trochę się jednak napracowaliśmy, żeby to dostać. No cóż, bywa. Mamy to za sobą. Więc chyba mogę wracać w końcu do Ukinna. Mogę? Powiedzcie, że mogę. Mogę chyba. Z czego z samym Ukinna jest jeszcze trochę rzeczy do znalezienia. O mój Boże. Tylko chyba tym razem bez kodów. Najwięcej kodów jest chyba właśnie do użycia w Eribu. Ale zobaczymy. A to jest chyba z powrotem... Która jest Ukinna w kolejności? Kur, Indi... Dobra, czyli to będzie po prostu... drugi wyjazd. Na górze. Przy okazji uzupełnimy sobie te kwadraciki. I co? Tu jeszcze nie byliśmy. Okej. Okay. Ukinna, super. Teraz, moi drodzy, idziemy sobie na górę i mamy, jak widzicie, sami troszkę do pozwiedzania. Zanim przejdziemy do tej ostatniej strefy, i tego już chyba nie zrobię w tym nagraniu. Znaczy nie, przejdę, spróbuję dotrzeć do zapisu, może. Fajnie by było. I w następnym odcinku bierzemy się już za ostatnich przeciwników w grze. Z ostatnich bossów. Czy tam czegoś nie było przypadkiem? Nie. Okej. Okay. Trochę taki disappoint, ale cóż. Tu zaś jest. Power... Note fragment.
Ładnie. Pewnie można było wysłać jednego z tych cieciów. Ale no nie ma już takiej potrzeby. Czyli będziemy zbierali fragmenty, czyli potrzebujemy jeszcze 5 fragmentów, aby dostać wszystkie power nody. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić! Ponieważ zaciąganie ostatniego bossa naprawdę bardzo one pomogą. Im więcej mocy, tym lepiej, wiadomo. Tutaj chyba już powoli docieramy do tego pomieszczenia, gdzie był... Tutaj coś było chyba. Tak, kolejny Power Node Fragment! Zostało jeszcze 4! In before okaże się, że to jednak nie ten. Że nie 9, a jeszcze coś zostało. Zobaczymy, okaże się. Co już pewnie. Tutaj będzie zapis. I za chwilę będzie coś, przez co się troszeczkę przestraszyłem na początku, jak grałem w to pierwszy raz. Swoją drogą... Otóż... Tada! Trace! Wow, Elsenowa? Tak. Drony naprawiły moje ciało przed ciałami innych rusałek. Trace, przepraszam za swoją wcześniejszą reakcję. Nie powinieneś się nieść winy za zbrodnię Atetosa. Okej. Dalej jest winda do wyrwy, Atetos jest w środku. Nie chcę, żebyś go zabijał. Po prostu wyłącz przyciągacz. Ale będzie próbował cię powstrzymać. Jak zawsze jest jakiś słaby punkt. Znajdź go i zniszcz. Kiedy wyrwa się trochę przerzedzi, mogę pomóc. Ale nie mogę tam przetrwać, więc bądź ostrożny. Atetos żyje, okej? Możemy go zamknąć czy coś, ale bez zabijania. Bez zabijania. Dziękuję. Więc to jesteś ty. Pierwotnie byłam żołnierzem. Czy to cię przeraża? Chyba już w pewnym momencie... Zapomniałem, co to strach. Cholera, zapomniałem, co miałem powiedzieć. Dziękuję, że przeprosiłaś. Proszę, nie zabijaj mi więcej. Nie zrobię tego. Bądź ostrożny. Atetos jest przybiegły, nie możesz mu ufać. Zapamiętam to. No, takie potężne ciało Elsenowy, kurczę, która jeszcze próbowała nas zabić. Robi wrażenie. To jest cała Elsenowa. I swoją drogą przypomniało mi się, że w takim razie, skoro ona jest tu, to oznacza, że nie powinno już być jej pierwotnie tam, gdzie była. I to jeszcze musimy sprawdzić. Ale najpierw item hunting. Health Note Fragment. Który to już? Trzeci. Ano, trzeci. Super. Wrócimy się tędy.